3 Marceli Dziemba, numer 6 Mariusz Markowicz, numer 7 Piotr Konsek, numer 10 kapitan drużyny Radosław Kwasiński, numer 11 Piotr Hałas, numer 12 Tomasz Zbyla, numer 14 Marcin Grube, numer 15 Paweł Olcza, numer 17 Tomasz Dejak, numer 24 Marcin Dymałow, numer 25 Jakub Krawacz, numer 44 Rafał Sebrajew. Trenerem drużyny gości jest pan Tomasz Jagiełka, asystentem trenera pan Wojciech Jagiełka. Brawa dla drużyny Jagiełki. Drużyna gospodarzy miasta Oczkła Krosno w dzisiejszym meczu wystąpi w następującym składzie. Numer 4 Marcin Samonik. Numer 6 kapitan drużyny Dariusz Oczkowicz. Numer 7 Michał Para. Numer 8 Adam Kwarzy. Numer 13 Damian Woł. Numer 15 Sebastian Musiło. Numer 17 Damian Wielo. Numer 18 Andrzej Misiewicz. Numer 21 Filip Małgorzacia. Numer 22 Jakub Górski. Numer 25 Dariusz Wycha. Trener drużyny krasińskiej jest pan Michał Baran. Asystentem trenera pan Sebastian Kamiński. Fizjoterapeutą pan Paweł Cieśli. A na dzisiejszy poprowadzą sędziowie pan Jacek Litala, pan Damian Kuziora, pan Błażej Rymarczyk. Komisarzem meczu jest pan Arkadiusz Zagorny. Już sekundy kierowne trzeba rozpoczęcia meczu. I mecz rozpoczęty.
Thank you.
Yeah!
posiadaczami żółtych biureczek na parkiet do przeprowadzenia rozegrania konkursu o tablet ufundowany przez firmę Tauna. A ponadto zwycięzca otrzyma wspaniały tort ufundowany przez ciastkarnię, piekarnię i dawał miejsce jest to. Na 8 dla drużyny
jak mi się wyca, powraca do numer 4 Marcińska Lapolnik, którzy wychodzicie na wyjściu z numerem 6 Mariusz Bankowicz, z numerem 24 Marcin Dyma. Oh no!
Thank you.
Yeah.
Wojewódzkiego Kościoła Nowożytnego na miejscu z numerem 21 w Małgorzacie. Thank you.
Staronik na boisku ponownie z numerem 25 Dariusz Wejka. Szanowni Państwo, ja przypominam i zapraszam.
zapraszam serdecznie Państwa do głosowania przez komponenia MVP meczu drużyny Kościńskiej. A przypomnę, że dzisiaj nagrodę statuetkę ufundowaną na MVP meczu przez Villa Studio będzie pan Arkadiusz Marcinkowski, członek zarządu Armii Krosno, a więc sponsora naszej drużyny. Państwo głosują, a ja przypominam, za tydzień mecz w Poznaniu, mecz wyjazdowy do AZS-u Politechniki w Poznaniu. A spotykamy się 22 marca o godzinie 18 w niedzielę na meczu, na który wszyscy czekamy, na meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski. I rozpoczęła się ostatnia odsłona meczu, czwarta meczu Miasto Szkoła Krosno i Egencji. A Państwo wszyscy włączają się w nogi. Naszej drużyny.
teraz. Thank you.
zawodnika z numerem 3 drużyny gości Mariusza Matkowicza, pierwszy faul zawodnika czwartej drużyny. Thank you.
Dostanę dwa rzuty wolne przez Michała. Prowadzenie Różnej Krośnickiej. 76-14. Thank you.